Można by było użyć normalnego miecza do pokonania swojego przeciwnika. Można było mieć dwa miecze, żeby pokonać swojego przeciwnika. Albo można by było złączyć dwa ostrza na jednym drzewcu i ciąć jednego przeciwnika dwa razy jednocześnie. Defnegot. Broń dosyć specyficzna, unikat jeśli chodzi o projekt. To tak naprawdę właśnie dwa miecze, dwa ostrza, dwie sztaby ostrz osadzone na jednym drzewcu, czyli w pewnym sensie to jest miecz dwuostrzowy. Z drugiej strony to jest topór. I myślę sobie, że może to też być w pewnym sensie maczeta. To jest taka krzyżówka miecza, maczety i toporu. Nic nadzwyczajnego oprócz tego, że rzeczywiście ta broń no, jest specyficzna i co jak co, ale zobaczyć takie coś w mieście, to trzeba po tym sobie porozmawiać przy kawce, herbatce czy innym jakimś preparacie rozmówczym. Na przykład przy wywarze i serum prawdy. Tak. Skąd masz tą broń? Do czego jej używasz? Gdzie byłeś 15 sierpnia 2024 roku? Mimo, że tej daty jeszcze nie było, co wtedy robiłeś? No cóż, broń, tak jak powiedziałem, ciekawa, specyficzna, ale rzadko używana, rzadko spotykana. Może właśnie dlatego, że jest na tyle specyficzna, a może dlatego, że jednak ma w sobie jakąś ukrytą wadę i broń, mimo że jest solidnie wykonana, może jest awaryjna. Wiecie, zapłon wypada, koła się odkręcają, łańcuch się rozciąga. Takie duperele związane z mechaniką broni. Oczywiście. Pamiętajcie, żeby sprawdzać olej w swojej broni, żeby nie zardzewiała. Do zobaczenia.